Yo, cześć, siemanko, z tej strony Punker i witam was w kolejnym odcineczku z naszego przeznaczenia. A więc tak, ostatnio w odcinku powiedziałem, że byśmy sobie tutaj zwiedzali już tą świątynię, gdzie tam kruk poszedł, tą świątynię Adonosa, co nie? Ale najpierw jeszcze byśmy tutaj sobie dokończyli parę rzeczy. Na przykład musimy się dostać tam, jesteśmy tutaj w mapie, to nie ta mapa. Musimy sobie zmienić mapkę, mapa do skarbu. Mapa, gdzie one są? Mapa Doliny Przodków, Korinis, mapa Nefariusa, dobra. Nie. Mapa Górniczej Doliny, nie mamy tej mapy? Oddaliśmy ją temu? Tamtemu gościowi? Chyba tak. No dobra, no to ale powinniście wiedzieć, tutaj mamy sobie to wejście i nie byliśmy tam. Tam jest jeden z domów, co nie? I tam byliśmy, tam tabliczkę sobie jedną zabraliśmy, ale tam nie byliśmy, ponieważ nie mogliśmy się tam dostać bez akrobatyki, co nie? Jako, że teraz mamy akrobatykę, to niby moglibyśmy się dostać akrobatyką, ale ja tak wymyśliłem, że po co mamy tracić miksturę akrobatyki na takie coś, skoro można to inaczej rozwiązać. Mianowicie, mamy tutaj zaklęcie przemiany w cieniostworka, co nie? Więc przemieniamy się, on daleko skacze, bo to taki dość dobry stwór, no i patrzcie, on sobie tu skoczy, o, jak widzicie, wszystko działa. Jeszcze się tutaj nie będziemy przemieniać znowu, bo tutaj mamy parę kamiennych strażników do zabicia. No dobra, ubijemy cię, okej, zabity, no i jeszcze tutaj mamy drugiego, a wrócimy się, to za chwilkę wam powiem, najpierw sobie tutaj wyeksplorujemy. Za chwilkę wam powiem, jak się wrócimy, też nie musimy mikstury akrobatyki tak naprawdę brać. Też nie musimy jej brać, weźmy sobie tutaj, załóżmy jeszcze raz, nie to, tylko to. Dobra, no i co, pozbierajmy sobie tutaj najpierw wszystko. Pozbierajmy sobie i zobaczymy, co dalej. Magiczna strzała, co tu jeszcze jest? Eliksir many w porząsiu. Coś tu będzie jeszcze ciekawego? Jakieś ziółka. No dobrze. Ziele lecznicze. Nic tu nie z ciebie ma. Nic nie będzie, w porządku. A tu? Coś będziemy mieć, czy nie bardzo? Na razie nic nie widzę. Tutaj też nic. O. Coś było, zębate ziele, no proszę. Trochę ich tutaj jest. Okej. Tu co mamy? Czarną rudę. Okej. Niech będzie. Tu mamy zębate ziele następne. A tutaj ognista pokrzywka. No w porządku. Tu jest zębate ziele. Dobra. Tu mamy polnych jagód trochę, jak widać. Dobrze. Mnie to tam pasuje. Tutaj, dobra, jeszcze tutaj coś chyba mamy. Ekstrakt leczniczy i kuferek. Otwarty jest, bo nie jest na pomarańczowo. Okej. Ale co to się... Zbugowało nam się coś. Co to ma być? Ej, halo. Zbugowało nam się coś. Serio? No jasna cholera, jasna, no. W mordeczkę. To za daleko. Dziwne. No ale dobra, no to co, w takim razie muszę zrobić tutaj cięcie chwilowe. No dobra, no to co, otwórzmy sobie jeszcze raz ten kuferek, może się uda teraz. Dobra, udało się. Tutaj mamy węgiel, akwamaryn i kamienna tablica walki bronią dwuręczną, jeden. No, w porządku, mi pasuje. Jeszcze tutaj ominęliśmy parę rzeczy. Tutaj jest na przykład takie coś, skarb jakiś, sobie go odkopmy. Ciekawe, czy coś tutaj znajdziemy ciekawego, czy tak nie bardzo. Zaraz co, sprawdzimy to. No, come on, Bezi, kop. Urna tar tylko i srebrny pierścionek. No dobra. Okej, niech będzie. Tu nic nie ma. Tu mamy kuferek jeden. No to sobie go otwórzmy. Zapis. I pewnie stracimy trochę wytrychów. Prawo, lewo. Dobra, niech będzie. Nie będziemy się wczytywać. Magii 3, jakieś tam rubinowe ostrze, dobra. To co, lecimy dalej, weźmy sobie to magii, przeczytajmy, gdzie ona jest, gdzie jest magii. Tutaj jest magii, magii 3, dawaj mi to. Dobra, mana plus 3, okej, świetnie. No i co, lecimy dalej. I co, tak wymyśliłem w ogóle, że chyba będziemy sobie pakować punkty, jak na razie w broń dwuręczną, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo w tą siłę. Zobaczymy. Tutaj musimy się przemienić w ścierwojadka. Gdzie mamy ścierwojadka? Tutaj gdzieś jest, dobra. Tutaj jest.
i się przemieniaj. No i dobra. Jak widzicie, działa pięknie, wyśmienicie nawet. I co? Spadamy stąd w takim wypadku. Spadamy i gdzie teraz? Teraz byśmy sobie poszli, bo jeszcze mamy takie jedno zadanko, tutaj mamy. Zwiadowca magów wody. Saturas wysłał na bagno nowego członka wodnego kręgu Lensa, boi się jednak, że nie zaszedł daleko. Musimy go sobie odnaleźć. On gdzieś tam powinien przy tym oboziku leżeć, czy tam przy wejściu do oboziku, tak mi się wydaje, więc właśnie to sobie go odnajdziemy i jeszcze do Jordiana musimy wstąpić, żeby tam porozmawiać z nim o posiadłości tych budowniczych, co nie? Żeby skończyć to zadanko. I tak właśnie zrobimy. No i dobra, Jordian, powiem ci, jeśli chodzi o te budynki... Tak? Kruk wykorzystał posiadłość wojowników jako swoją kryjówkę. Mądry wybór. To podobno najbezpieczniejsza forteca, jaką można znaleźć na tym terenie. Znalazłem wszystkie posiadłości. Znalazłem wszystkie posiadłości. Były tam, gdzie wskazałem? Tak, mniej więcej. Bardzo dobrze. Więc moja praca się opłaciła. Dziękuję. Proszę bardzo. No i dobra. Tutaj już mamy wszystko. Coś możesz mnie nauczyć? Zręczności, many i leczenia. Spadaj z tym, spadaj. Nie chcę tego. No i dobra, no to co? W takim wypadku zapis i lecimy po tego Lensa. W sumie to weźmy sobie miksturkę szybkości. Czemu by nie? Czemu by nie? Mamy dość dużo kolb i zębatych ziel, więc sobie porobimy jakby co, jakby się skończyły, co nie? Nie ma sensu tutaj oszczędzać jak na razie tych miksturek. No dobra, bezi skacz. Tylko też... nie za bardzo z nimi szaleć, bo jeszcze nam się skończą i co wtedy? I wtedy nie będzie miksturek. A to wtedy kiepsko jest, jak nie ma miksturek. Jak sami widzieliście, Bezi jest strasznie powolny bez nich. Dobra, tutaj idziemy sobie. Tu możemy skoczyć nawet. Tu będzie za chwilkę Lens. Powinien być, z tego co pamiętam. Nie wiem, jakimś cudem go ominęliśmy. Nie patrzyłem wtedy zbytnio za tym zadaniem, żeby go tutaj szukać. Ale powinien tutaj gdzieś być. Weźmy sobie, zabijmy te krwiopijce. Nawet, najpierw. No chodź tutaj. Chodź. Krwiopijco, umrzesz. I ty też. Dobra. I tutaj weźmy sobie jeszcze z nich wszystko, zabierzmy. No, come on. Bier to. To też. Dobra, tutaj jeszcze masz. I tam była chyba jeszcze jedna, tak? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się chyba. Dobra. No i co? O, mamy Lensa. Świetnie. Widzicie, jak ładnie ukryty w liściach Lens. Woda, symbol przynależności i stara moneta. No, okej, okay, w porządku. No to wracamy do Saturasa, bo to on nam to zlecał, co nie? Trzeba sobie do niego wrócić. Tutaj na górę. Ej, no, koleś, przejdź tutaj, a nie po jakieś dziwne maniany robisz i spadasz mi ze skał. Chodźmy tutaj. Tutaj jest do Saturasika jak najszybciej, bo chciałbym tutaj też w tym odcineczku iść do tej świątyni, co nie, i to zrobić. A jeżeli nam się nie uda, no to byłoby niefajnie. A nie chciałbym też, żeby odcinek się przedłużył. No bardzo nie chciałbym, żeby się przedłużył. Ale masz ładny miecz. Ja ci go chyba sprzedałem. Hej. Chociaż nie, Kronosowi coś sprzedawałem? Tak. To chyba jest ten. Miecz orków. No dobra. Saturasik. Saturasiku. Hej. Powiem ci, znalazłem ciało Lensa. Oby jego dusza dostąpiła królestwa Adanosa. Uważaj na siebie, synu. Nie chcę opłakiwać kolejnej straty. Mhm, dobrze. Mam akwamarynowy pierścień Lensa. Mam. Najlepiej oddaj mi go, zanim wpadnie w niepowołane ręce. Odnajdę zabójcę Lensa. Był jeden z nas, członków wodnego kręgu i musi zostać pomszczony. Cios zadano mu z tyłu, nie miał nawet szansy się bronić. Wiązaliśmy z nim duże nadzieje. Miał predyspozycje magiczne i chcieliśmy, aby został nowicjuszem wody. Odnajdź mordercę, jeśli zdołasz, równowaga musi zostać zachowana. No dobra, widzę, że przeznaczenie dodało dość rozwinięty wątek z tym właśnie Lensem, co nie? Żeby znaleźć jego zabójcę, no to co? Chodźmy sobie tutaj do bandytów, może ktoś... będzie miał coś do powiedzenia, ci, którzy byli obok tego ciała Lensa, bo jak tam wchodzimy do bandytów, no to tam mamy paru ludzi, co nie? Więc sobie porozmawiajmy z nimi. Tutaj i tu za chwilkę będziemy coś mieć, tak? Tak, za tym mościkiem powinni być tam ludzie. Powinni być chyba Sancho i ktoś jeszcze. Ktoś jeszcze tam powinien być. No dobra, Bezi, właśnie tu zobaczymy, jak to się nam rozwinie, co? Zobaczymy, weźmy, zapiszmy sobie. Na pewno, to jest pewne. No i co?
Sancho? Niech będzie Sancho. Nie pamiętasz czasem, kto z obozu kręcił się ostatnio po bagnach? Może pamiętam, a może nie. Czemu chcesz to wiedzieć? Może raczej nie będziesz o to pytał, a wspomnienia wrócą za powiedzmy 100 sztuk złota. Znacznie lepiej odświeża pamięć 200 sztuk. Tym bardziej, że słabo cię znam. Niech będzie. Dobra, na bagna mało kto z naszych zagląda. Roi się tam od potworów i zwłaszcza nocą jest tam bardzo niebezpiecznie. Na przykład bagienne golemy. Tak, już się widziałem do rzeczy. No więc ostatnio to wiem na pewno, poszedł tam Fred. Był jeszcze z kimś, ale wiesz, zapadał zmierzch, a ja łyknąłem nieco gorzałki. Fred wrócił niebawem bardzo wzburzony. Coś tam mamrotał jakiś cudaków dziwnej zbroi i wyzywał kogoś od idiotów sam do siebie. Rozumiem, kto to jest Fred? To nasz kucharz, gotuje dla chłopaków w obozie. Mogę z nim porozmawiać, tylko jeśli uzyskasz prawo wstępu do obozu. On praktycznie nie rusza się od swojego kotła. Zdziwiło mnie, że wtedy wyszedł na bagna. Jasne, dzięki kolego. No dobra, jeszcze tutaj sobie weźmy kradzież kieszonkową, zabierzmy z niego. Ty coś masz? Vance? Bans? Nie, nie masz nic, dobra. Zapis. Bierzemy miksturkę? Tak, bo jeszcze chciałem tutaj wstąpić na lewo, bo tam był taki jeden koleś, dzięki któremu możemy troszeczkę expa sobie zyskać. Chyba 300 sobie tak sprawdziłem poza odcinkiem. Poza odcinkiem sobie tak wlazłem, bo chciałem zrobić ten. Sobie oblecieć jeszcze, czy ktoś ma jakieś zadanka, co nie? Czy coś. Mogło się coś pojawić. Różnie to bywa. Polna jagoda. Dobra. No i chodźmy sobie tutaj, sprawdźmy, tutaj jest Tom, on tam coś mówił, że mu przeszkadza ten, Esteban, właśnie, Esteban nie żyje, Esteban dokładnie nie tak. Naprawdę? Chłopie, to się nazywa mieć szczęście! Kto go zabił? Powiedzmy, że ktoś, kogo znasz. Dziękuję, że tu przyszedłeś. Teraz mogę wrócić do obozu. No i świetnie. Dostaliśmy 300 expa. Jeszcze dawaj mi tutaj zamieszek. Pięknie, dziękuję. Chwila. Coś jeszcze? W końcu! W końcu możesz wrócić. No dobrze, no to wracaj sobie. W takim wypadku jest 11:14, czyli nie musimy spać nawet. No to co, chodźmy sobie do oboziku. I tutaj sobie weźmiemy ten. Pójdziemy do tego kucharza Freda, co nie? Sobie pójdziemy do niego i zapytamy o tego Lensa. Zapis może, dobra. Zapis. I lecimy. Co to mnie zagaduje tutaj ktoś? Hej, ty. A dobra, zresztą nieważne, teraz ja podrażnę gardło tobie. Spokojnie, gin, synu. A on to chyba ma jakieś te wąty o to, że poprzewinąłem dialog. Że ten. O to, że zabiłem tego na U. Na tego Ulverta, właśnie. No to co? Zabijemy go sobie w takim wypadku. Ajajajaj, o kurde. No i straciliśmy miksturę szybkości. No dobra, trudno. Trudno. To chodźmy jeszcze raz. On ma nas na kilka ciosów. Hej, ty. Ulvert był moim kumplem, ty gnido. Dlaczego go zabiłeś? Właśnie, tak mówiłem. Że coś ma wąty o Ulverta. Dobra. No ej, śmieciu! Czemu mnie tak zabijasz? Raz. Daj z siebie wszystko! Raz. Jajajaj. Kurde, dziwnie mi się z nim walczy tak naprawdę. Szczerze wam powiem, że naprawdę dziwnie mi się z nim walczy. Jak jakoś trudniej. No, chodź tu jeszcze raz. Dobra. No i co mi tutaj krytyka nie wrzuciłeś? Bon. No co zaś. No i patrzcie, ile mi tutaj zajumał życia. Won! No, trzymaj się! Co to ma być bez krytyków jakieś coś? Raz. No wal! Raz, dwa, dobra. Raz, dwa, dobra. Raz, to dwa. Było mocne. Dobra, raz, no raz, wal! Dwa. Umieraj! Uważaj! Raz, dwa, raz, dobra. No kurde! Kurde! Naprawdę? Co ja robicie? Co ja robicie? Czemu mi to nie wychodzi? Dziwnie. Dziwnie bardzo. No, chodź tu jeszcze raz. Ech. No, dobra. Już zatkaj tą mordę. Wykończ go. Rąbnij go. Uważaj. Ciekawe, komu on tam kibicuje. No, rąbnąłem go i jak widzicie, no, nie działa za bardzo to rąbnięcie go. No i widzicie, teraz podziałał dopiero. Dobra, półtorek.
To jest Ronaro, łuk kompozytowy, jakieś główienka, srebrny pierścień. Dobra, super. No to co? Lecimy w takim razie dalej, chyba że ktoś jeszcze będzie miał wąty. Zobaczymy sobie na przykład o tego tu. Będziesz miał wąty, koleś? Czy nie bardzo? Snipes? Nie, nie będziesz miał. No dobra, no to co? Zapis i chodźmy sobie do Freda. Nie, tutaj robi cięcie, bo to jest dość blisko. To jest dość blisko i nie ma sensu. No, chodźmy, chodźmy. O, Carlosik, który... Nie Carlos, tylko Ramon. Okej. Okej. Niech będzie. No i co? Tutaj mamy Freda. Fredo, powiedz mi, jak tam ci się żyje? Byłeś ostatnio na Magnie? Będziesz tego mieszka dość ryzykowna. O, pięknie, udało mi się. Byłeś ostatnio na Bagnie? Tak byłem i nigdy więcej tam nie pójdę, na pewno nie z nim. O kim mówisz? Ciszej, o Skinnerze. Skinner albo śpi, albo pije, albo je. Wtedy akurat był głodny i zachwiało mu się z polewki z bagiennych trutni. Zachciało, żeby ją przyrządzić, trzeba usunąć truciznę ze świeżo nabitych trutni. A tylko ja to potrafię. Dlatego Skinner zabrał mnie na bagna ze sobą. No i poszliśmy. Nie oddaliśmy się wiele od obozu, gdy nagle Skinner zauważył w zapadających ciemnościach człowieka w nietypowej zbroi. Kazał mi być cicho i podszedł do niego z tyłu. Zanim tamten się zorientował, Skinner przebił mu plecy swoim mieczem. Nie dał mu żadnej szansy na obronę. Potem Skinner chciał obszukać ciała, ale w naszą stronę ruszyły dwa bagienne golemy. Skinner krzyknął: spadamy! I uciekł, a mnie zostawił na pastwę losu. Jak już wszedłem po goni golemów i wróciłem do obozu, gdzie Skinner już oczywiście spał na swoim wyrze. Okropny typ. Wiesz, tu może nie winiątek nie ma, ale on jest chyba najgorszy. Podła świnia. Jasne, wszystko jasne. No dobra, dopisało nam tutaj coś. Ski do tego właśnie. Sprzymierzenie sentymentalne. Nie, tu, zabójca. Lens podstępnego ataku Skinnera. No dobra, no to co? Musimy się chyba wrócić w takim razie do magów. Chodźmy sobie tutaj portalem. Nie ma sensu się wracać aż tak daleko. O, tutaj mamy portalik, więc jest to blisko dość. Zapis sobie weźmy jeszcze. Mam nadzieję, że nie popsuliśmy zadania temu, że zabiliśmy Skinnera wcześniej. Nie chciałbym bardzo tego, żeśmy tutaj sobie popsuli. No, chodźmy tu. Dobra. No, gdzie jest Saturasik? Saturasik. Saturasu. Saturas. Tutaj jesteś. Dobra. No to co? Zapis. Chwila. Odnalazłem zabójcę Lensa. Naprawdę kto to? Jest nim bandyta, nie jakiś Skinner, a raczej był. Czyli poniósł zasłużoną karę? Tak, zgodnie z prawami równowagi. Lens odnalazł tu pewien pratawny amulet. Przekazał go mnie, zanim wyruszył na bagna. Przyjmij go jako pamiątkę po naszym towarzyszu. Pomoże ci zwiększyć zdolności magiczne. Wracaj do swoich działań. Dobrze. Dziękuję. Dałeś mi amulet kapłana, tak? Chyba tak. Czy mamy teraz secik kapłana? Amulet kapłana, tak. Dobra, a mamy dwa te? Nie. Tak, mamy dwa. O cholera, to jakbyśmy potrzebowali kiedyś many, to może nam się przydać. Może nam się przydać, ale nie potrzebujemy, więc... Więc nie. No dobra, no to co? Nie tu. Nie tu. Źle poszedłem do portalu w świątyni. Gdzie to jest? Do obozu bandytów ma być. Do kanionu, chyba tu. Tu? Tak, dobra, tu. No dobra, no to już tutaj jesteśmy, świetnie. No i co? No to co? W takim wypadku bierzemy sobie tutaj, naładujemy się jakimiś różnymi rzeczami, na przykład tymi ciemnymi grzybami może być nawet, i lecimy tutaj do środka, do świątyni. Ma na plus 2, o dzięki. Dzięki za to bardzo. No i co? Weźmy sobie tutaj polne jagódki, zjedzmy i będzie świetnie. No, żryj bezi. Jeszcze tutaj kawałek, mam nadzieję, że zdążymy, a jeżeli coś, to się by przedłużył odcinek, co nie? Bo chciałbym to skończyć w tym odcinku. Chciałbym to naprawdę skończyć. Oczywiście Erkender jest bardzo dobry, ładny i ogólnie całość, ale przydałoby się już go skończyć tak naprawdę. Gdzie mamy, coś jeszcze jest? Nie, dobra, no to co, miksturki. Może, ajajaj, chyba za dużo wypiłeś, no ale dobra, niech będzie. Tutaj jeszcze sobie te wypij. No, w porządku. Niech będzie. No to co? Zapis i lecimy tu. Lecimy, zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Zobaczymy. Asgan, dobra, Arvid, walić ich. No i oczywiście tu lecimy. A ciekawe, czy tam po prawej możemy wejść. Po
po prawej. Czy możemy tam na prawo wejść? Hmm? Czy tu się da wejść? Czy czasem tutaj się czegoś nie ten? Nie przełącza kuszą? Nie, nie namierzy mi tak kuszy. Kuszą, w porządku. Czy to tylko się tamtędy wchodzi? Może tylko się drugą stroną wchodzi? Zaraz to sprawdzimy. No dobra, no to co? Musimy tam odczytać te inskrypcje dziwne i zobaczymy, czy podziała. Dobrze idę? Dobrze idę. No to chodź. Chodźmy tu. Tutaj. Tak, dokładnie tutaj. No, bez ich leć. Leć szybciej. Lecz szybciej. Dobra. No i co? Będziesz sobie tutaj odczytywał w takim razie. Zapis. No i co? Musisz tutaj jakiś czar odczytać chyba. Nie wiem, gdzie on jest. Gdzie on może być? Gdzie jest czar? To? Tak, klucz do świątyni Adanosa. Drak Hunter. Dobra. I co ja mam tutaj zrobić? Halo? No dobrze. Rozumiem, ale jak widzicie, to nie za bardzo nam tutaj działa. Kurde, nie mam pojęcia. Może coś dostaliśmy jeszcze? Pergamin, nie. Zabójstwo zlecenia. Chromaniny. Nie dostaliśmy nic więcej. Cholera. Takie coś, ważne wiadomości. Może to nie tu? Może to nie tu jednak? Tylko tam. Co? Kurczę. Klucz do świątyni Adanosa. No jak widzicie, no nie mogę tutaj nawet na niego namierzyć. Więc nie bardzo. Chyba, że mam coś tutaj wcisnąć. Kuszą? Walnąć? Tu na przykład. O cholera, straciliśmy bełcik. Weźmy się tutaj, wczytajmy, bo straciliśmy bełcik, co nie? No i tak nie bardzo. Magiczny bełcik straciliśmy, a to jest niefajne. 30 punktów się za mało? Jak to? Orkowa, albo to orkowa kusza. No dobrze, kusza rycerska, niech będzie. A sprzedaliśmy jakąś inną kuszę? Mieliśmy inne kusze przecież też. No dobra, niech będzie. Co, tutaj teraz nie mogę nic zrobić. No nie bardzo. Czyli muszę teraz to odczytać chyba. Gdzie to jest? Gdzie? Tutaj. Dobra. I co, teraz dopiero mogę? Chyba tak. Spróbujmy. Tak, o to chodzi. No w porządku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. No to co? Weźmy sobie, zmieńmy na kuszę. O cholera jasna. O cholera. Ajajajajajajaj. To cholerka. Się tego nie spodziewałem. Ajajajajaj, zabiją mnie tu. Zabiją mnie. Jajajajaj, kurde. Śmieciu, uważaj. Uważaj, co tu robisz tu. Raz, dwa. Come on, kurde. Przygwożdżą mnie do ściany. Cholera. Jajajaj, dobra, weź, wiecie co? Naładujesz tutaj spotionek. Ajaj, dobra. Zabili mnie po prostu. Po prostu mnie ukatrupili. No dobrze, jeszcze raz w takim wypadku. Tutaj zmieniamy sobie na to. Gdzie to jest? Tu jest, dobra. I co, musimy sobie tutaj w takim wypadku teraz te drzwi otworzyć. Dobra, i spadamy stąd, bo znowu nas zaatakują pewnie. Więc musimy sobie spadać stąd. Za chwilkę za nich pójdziemy, co nie? Tylko sobie zmieńmy kuszę. Zmieńmy sobie kuszę na tą, bo ładnie wygląda po prostu, co nie? No i chodźcie tutaj do mnie w takim wypadeczku. Idą dwa, no naprawdę. Ech. Raz, dwa. Dobra. Jeden zaatakowany, ale w niego. Ech. Co to ma być? No, jak to? No i świetnie. Świetnie, no po prostu zarąbiście. Zanim ich pokonamy, to minie cały odcinek. Minie cały odcinek. No dobra, chodźcie tu, śmiecie. No i że muszą wszyscy iść? No, żcie jasna cholera. Raz, dwa, raz, dobra. Uwaga na... No kurde, serio. Uwaga. No, niech będzie ten.
No chodźcie tu, raz. No, no chodź tu, raz, dwa, trzy, dobra. Raz, dwa, jest. I zabity. No w porządku, udało nam się na szybko jakoś. Tutaj zabierzmy to sobie wszystko. Dobra. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma, nie obchodzi mnie to. I co, zapis. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy jakiś magiczny bełcik. Magiczny bełcik, ognista strzała i magiczna strzała. Ty, czekajcie. Czy to czasem... Tam jeszcze jest magiczny bełt. Czy to nie jest czasem po prostu kapliczka tu? A to było ukryte przejście i dałem plamy, mianowicie, że nie musiałem tutaj tego czytać. O tego tu. Nie musiałem tu tego czytać. No dobra, no to chyba to tamto było przejście. W ten sposób. Cholera jasna. W ten sposób to się robi, czyli musimy iść tu. I chyba otworzy to przejście, tak? Czy jak to się... Może musiałem tam wejść i dopiero tu kreta się otworzyła. Dziwne bardzo. No ale niech będzie. Może to w ten sposób działa. No dobrze. Tutaj widzę, że mamy coś. Co to jest dziwnego jakieś. I tutaj też mamy drzwi. Jak to otworzyć, co? Jak to otworzyć? Może tu mam to przeczytać dopiero. Może tu. Tak? Jahedra Alcantar. No... Na razie nie wydaje mi się, żeby to właśnie tak miało być. Na razie nic mi się nie wydaje. Może tu jednak. No, jak widzicie, no nie mam pojęcia. Na razie nie mam pojęcia. Może tutaj. Chyba, że... Dobra, spróbujmy tu. Nie, też nie. Nie mamy teraz namierzania na kuszę, więc nawet nie sprawdzimy, czy musimy coś strzelić z kuszy. Więc tak nie bardzo wiem, co tu zrobić. Może jakieś przyciski tu są? No, nic nie widzę. Nic nie chcę tutaj bezi dotknąć. Za bardzo. Co by tu zrobić? Co by tu zrobić? Tu nie da się? Tu nic nie ma? No nie, po co miałbym tutaj wchodzić w ogóle? Nic tu nie ma raczej. Nic tu nie ma raczej. Może... Może... Tu. Nie, tu też nic nie ma. Cholera, no. Nie mam zielonego pojęcia, co tu zrobić teraz. Może tu. Ta kapliczka coś... Kapliczka coś daje? Nie. Nic nie daje. Hech. Kurde. Kurde, serio, nie mam pojęcia, co tu zrobić. Się zaciąłem tak naprawdę. Może to? Lampy? Nie, też nie. O! Jeredra Kantar. W ten sposób! Czemu mi nie pokazywało na drzwi? Dziwne. Dziwne bardzo, naprawdę. No dobra, no to co? Zapis i lecimy. Lecimy. Trochę przydługi będzie ten odcinek. No ale co? Trudno. Trudno. Bywa i tak. Coś znajdziemy tu, czy nie bardzo? Chyba nie, ale możemy sprawdzić. Coś tu jest, czy coś tu jest. Mamy tu srebrny naszyjnik, zardzewiały krótki miecz, ekstrakt leczniczy i chodźmy dalej. Chodźmy sobie o tutaj. Coś tu będzie. Mięso kopacza, okej. Okay. Ciemny grzybek. I tu jest następny ciemny grzybek. Dobra. A tu jest niepamięć. Spoko, spoko. No i co, mamy tutaj dwie komnaty, czy trzy. Raz, dwa, na razie są... W sumie to chyba 3. Jakieś coś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj musimy to rozwiązać, co nie? Jakoś. Mamy dźwignię. Dobra, co ona robi? Ajajajajaj. Chyba mnie zabiła po prostu. Chyba mnie po prostu zabiła. W ten sposób. No to może jakieś tutaj mamy wskazówki? Czy w sumie z tabliczek też powinniśmy mieć jakieś wskazówki? Chyba się coś zwiesiło, wiecie? No, chyba się coś zwiesiło. No dobra, no to chyba będę musiał do was za chwilkę wrócić. No i dobra, już jestem. Musiałem coś tam pozmieniać ustawienia graficzne w tym F11, co nie? Bo trochę się tutaj zaczęło mi zwieszać, więc tak dość kiepsko, poniżej 30 FPS to już się nie da grać tak naprawdę. No dobra, no to co? Tam tak, dźwignia nas zabiła,
A tutaj co byśmy zrobili? Tutaj też nas będzie zabijać powoli, dopóki pewnie kombinacje jakieś nie uruchomimy, tak? O dobra, to jest pierwsze. W porządku, a może jakoś mamy podpowiedź w tych tabliczkach, co? Sprawdźmy sobie. Tutaj mamy zielona kamienna tablica. Trzecia pułapka, nie. My chcemy pierwszą pułapkę, niebieska kamienna tablica. Karnilon, drugą pułapkę, dobra. Fioletowa. Był też tym, który z pomocą kardynała zapieczętował zewnętrzną bramę. Żaden z nich nie przeżył tego rytuału, jedynie ja pozostałem, aby być świadkiem. Oby Radames przez całą wieczność gnił wewnątrz świątyni. A dobra, to było tak jakby do otworzenia tamtych drzwi chyba. I jeszcze jakieś mamy tutaj tabliczki. Jeszcze powinna, o jest właśnie, czerwona jakaś. Dobra, my trzej, pozostali przywódcy Rady Pięciu, założyliśmy pułapki świątyni i zapieczętowaliśmy jej wejście, oby miecz na zawsze już pozostał w mroku. I jeszcze jest tutaj żółta kamienna. Ja, który sprzeciwiłem się rozkazom trójki, zbudowałem pierwszą pułapkę i tylko ja znam właściwe wrota. No dobrze. Znasz właściwe wrota. Weźmy sobie, dajmy może to. Teraz. No i nas zabiło. No to wczytajmy się. Tamto jest pierwsze. A drugie, które może być? Zapiszmy się może tutaj, co? Dobra, tu zapis mamy. To sobie naciśnijmy i w sumie możemy się teraz też zapisać, chyba. Dobra, zapis co? Weźmiemy kluczyk? Nie kluczyk. Nie ma kluczyka żadnego. Może słoneczko? Nie słoneczko. Może po kolei mam to wrzucać? Wątpię. Ale spróbujmy. Teraz burza jakaś. Dobra. Teraz dajmy to. Nie to. Nie działa tak. Nie w ten sposób. Może jednak po kolei. Dajmy sobie to. Teraz to. Ej. Czemu drugi raz mi to samo nacisnął? Co za koleś? Dziwne to było. Naprawdę dziwne. To miałeś nacisnąć. Dobra. Teraz słoneczko. Dobra. Nie, czyli kluczyk. No okej. Niech będzie jej kluczyk. No w porządku. To teraz to. Następnie tutaj kluczyk, dobra. I co dalej? To albo to. Wybieram prawe. Pewnie będzie złe. O, dobre. Pięknie. Tutaj mamy słoneczko i co się stanie? Ej. Może teraz wajcha? Chyba wajcha jednak. Dobra, czyli dajmy sobie to. Okej. Teraz wajcha chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. I dopiero tamto, tak? O, dobra, coś się otworzyło, chyba. Tamto się otworzyło. No okej, czy to są właściwe wrota? Chyba to są właściwe wrota. Zapis, okej. I jeszcze tutaj weźmy sobie to, naciśnijmy. Nie, to nie działa. Dobra, no to co, wczytujemy się i lecimy. I lecimy dalej. Zobaczymy co i jak. No, come on, Bezi. Tutaj sobie chodź. Chodź, co to się stało? To dziwne było. Dobra, chodźmy sobie tutaj. Zobaczymy co i jak. Czy coś tu będziemy mieć? O, mamy drzwi. O, otwierają się. No dobrze, dobrze. I co my tu mamy? Mamy jakiś ciemny grzybek. Mamy następny ciemny grzybek. Jest mięso kopacza. Dobra. Czy tu możemy na prawo? Nie, nie bardzo. Nie możemy na prawo. Tam mamy strażników, wojowników. Dobra. Tu nie bardzo. Szkieletu. Jeszcze mnie ciekawi, gdzie tutaj jest grobowiec Kardimona. Wiesz co? Ciekawi mnie bardzo, naprawdę. Ale tutaj mamy dość dużo tych drzwi. Trochę ich jest. Dobra, no to co? Zapis. I sobie tutaj zabijmy tego kamiennego strażnika. Dobra, jest ubity. No i jeszcze tamtych dwóch. Jeszcze tamtych dwóch trzeba zabić. Tutaj się nie da, tak? A co to? Zabiło nas. Co to nas zabiło? Dziwne, ale zabiło nas. No, okej. Niech będzie. Chodź tutaj, kamień strażniku, zabijemy cię sobie. Nie. Zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie. Zapis. Dobra. Co? Zabija nas, jak tutaj podejdziemy? Tak. Dziwne bardzo. No, ale okej. Dziwne te pułapeczki. Te pułapeczki malusieńkie. Dobra, no to co? Jeszcze tego zabijmy sobie. Chodź, frajerze.
Raz, dwa, dobra, ubity. Jeszcze tego tu też zabijmy. Będzie świetnie. Raz i dwa. Dobra, mamy ich na dwa ciosy, no to jest elegancko nawet. Zabierzmy sobie to, ciemny grzybek. Dawaj mi to. Dawaj mi ten ciemny grzybek. Świetnie. Zapis. Co, tu nas zabije? Nie, nie, nie. Co to się stało? Co to się stało? Dobra, weźmy sobie tu. Czekaj, czy coś tutaj jest. Czy coś tu mamy? Ajajajaj. Taka pułapeczka. Czyli złe drzwi. Czyli prawdopodobnie złe drzwi. Chociaż weźmy sobie, zapalmy światełko, bo ja tam nic nie widziałem. Może coś tam jest jednak. Może coś tam jednak jest. No, otwierajcie się. Dobra. Otwierają się. Weźmy sobie miksturkę szybkości tak na szybko. I lecimy. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Jest tutaj coś, czy nie bardzo? Nie bardzo. No dobra, rozumiem. Czyli to jest tylko taka zmyłka. No, w porządku. Niech będzie i zmyłka. No to co? Dalej. Do dalszych drzwi. Najpierw sobie zbierzmy chyba to. Esencja lecznicza tu jest. Jakiś zardzewiały mieczyk. Kamienny strażnik. I tu mamy jeszcze te. Jakiś ciemny grzybek. Ciemny grzybek. I tu jest mięso kopacza. Dobra. Tam jest zepsute wejście. Może tędy, co? Może tędy będzie coś. Jest tu coś? Czy nie? Nie. Nic nie ma. No, rozumiem. Rozumiem. Tutaj też nic nie ma. Okej. No to co? Lecimy dalej. Lecimy dalej do tych drzwi na przykład. Co to jest? Mam to nacisnąć? Nie, chyba nie. Dobra, lećmy tutaj. To chyba są dobre drzwi. Chyba. Czy nie bardzo? O, już nas coś atakuje. Jest tu coś? Nie. Nie ma nic. Dobra, czyli zostały jedne drzwi i jeszcze tamte drzwi zostały. Te po prawej, te ogniste takie, co nie? O, tamte. Te, które tu atakują nas. No to co, chodźmy sobie tutaj. Chodźmy tu, może to tu jednak. Może tu coś będziemy mieć. Najdłuższe w sumie są. No, są najdłuższe. No dobra, to też nas zabija, serio? To co my tu mamy zrobić? Cholerka. Cholera jasna. No to świetnie, świetnie. Superowo. Co ja mam tutaj niby zrobić? Mam tutaj sobie na to wycelować? Nie, nie bardzo. Hech. Co ja mam tu zrobić? Tu nie ma nic, tu nie ma mięso kopacza. No spoko, niech sobie będzie. Może do tych drzwi mam wejść. Tylko, że się tak za bardzo też nie da. Tu nie. Tu nie. No tutaj też nic nie ma. Nie mogę nic z nimi zrobić. Kurde. Kurde, serio nie wiem. Serio teraz nie wiem. Naprawdę. Nie mam pojęcia, co zrobić. Chyba, że tutaj niech się otworzą te drzwi. Dobra. I może teraz tam mamy iść. Może teraz dopiero tu mamy iść. No, sprawdźmy to. Może... Może tak to właśnie działa, co? O, tutaj wejdźmy. Dobra. I co? Zabije nas? No, zabije nas. Kurde. Kurde, kurde. Nie mam największego pojęcia, czy mnie... Co tutaj zrobić? Tak naprawdę. Nie ma czego plądrować. No, nie ma czego plądrować. No, kto by pomyślał, że nie ma czego plądrować? Niczego tu nie ma. Znajdę. No, nic tu nie ma. Super. Może dopiero jak te się... No coś, widzicie? Coś się nam tutaj otwiera. A tam się coś tak jakby też otwiera, więc co? Zapis. Dobra, niech będzie zapis. Weźmy sobie mikstureczkę szybkości. I zobaczymy, czy gdzieś się coś otworzyło. Sprawdźmy może tutaj. Może tu się jednak coś otworzy. O, pozmieniało nam przejścia. Ej. Widzicie to? O cholera. W ten sposób. To tak to się robi. No dobra. Tutaj zrobiliśmy zapis. No to co? Chodźmy sobie tu. Pochodnia. I tutaj. Dobra, weszliśmy. Nic nas nie atakuje. Nic nas chyba nie atakuje.
Kolejna tablica walki bronią dwuręczną. Pięknie. Tutaj mamy kołowrocik jeszcze jakiś. To za chwilę może, co? Za chwileczkę. Najpierw sobie może przejdźmy do innych drzwi. Zobaczymy, czy coś tu mamy. Czy coś się pozmieniało. Może się pozmieniało, a może nie. Sprawdźmy to. Sprawdźmy sobie. No, już za nami idą tutaj, więc... Chyba nic się nie pozmieniało. No, zabije nas. Dobra, zabiło nas. Teraz jeszcze na prawo zobaczmy. Ciekawe, czy coś tam jest. Ciekawe. Gdzie to jest? Gdzie? Tutaj. Miksturka szybkości. Dobra. I tutaj, tak? Chyba. Tak, tu. Dobra, no to co, lećmy tu. Coś jest? No nie, nie ma. Czyli dobra, tym kołowrotkiem musimy zakręcić. Ciekawe, co się stanie. Ciekawe, co się stanie, jak nim zakręcimy. No, chodźmy tutaj. Pochodnie, dawaj mi ją, jeszcze raz. Kamienna tablica walki bronią dwuręczną. Zabierzemy sobie. Tutaj idą? No, tu idą. O. Dobra, zabieramy to. Tu zapis. I sobie to przekręćmy. Nie wiem, kto tutaj wymyślił kołowrotki, ale dobra. Niech będzie. No i co się teraz stanie? Co się teraz stanie? To mnie ciekawi. Może teraz będzie otwarte to przejście. Tak, jest otwarte. O cholera jasna. No dobra, a tam się coś pojawiło? Możemy to sprawdzić. No bo wiecie, to takie coś jest, że może się nieraz coś pojawić. Tutaj w tych. Dobra, tu nic nie ma. Wstecz, czyli wczytuj się. I sprawdźmy sobie jeszcze drugie. Czyli o te chyba. Tutaj mikstureczka. Nie te. Te tu. Dobra, też nic tu nie będzie teraz? Pewnie nie. Ale sprawdzić można. Nie ma? Nie ma. Dobra, no to co? Lecimy sobie tą główną drogą, czyli o tu. Czyli co? Jeszcze raz zapis i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej tu będziemy mieć. O, mamy jakiś zardzewiały krótki miecz, ciemny grzybek, złoty pierścionek i drzwi, które nam się otwierają. No dobrze. No to chodźmy tu. I co dalej? Co dalej? Ciemny grzyb. W porządku. Mięso kopacza. Ciemny grzyb. Tu co jest? Ciemny grzyb dalej. Dobra, mamy tu jakieś kładki. Co one będą nam robić? Będą się zapadać. Okej. Niech będzie. Czy mamy przejść tymi kładkami? Chyba tak. Czy to wszystko? Co mamy tutaj zrobić? No, to specjalnie za trudne nie było, ale pewnie mi się tylko zdaje właśnie, że to specjalnie trudne nie było. No to co, jeszcze raz? No, nie! Kurde, spadł mi. Tak się zapisałem, no to tak mam. No, come on. Tutaj, na to. I co, na które wejście? Może tu? No dobra, przeskoczyliśmy sobie po prostu. Ale muzyka, creepy. Dobra, tu mamy jakieś... A, drzwi się takie otwierają. No, dobra. A te? Te się nie otworzą. A te? Te też się nie otworzą. A może... Dobra, zmienię sobie kuszę, wiecie? Zmienimy sobie kuszę, bo pewnie będzie to potrzebne, a nie chcę bełtów tracić zwyczajnych, co nie? Może lampa? Nie. Może ta? Też nie. Cholera jasna. Cholera jasna, co ja mam tutaj zrobić teraz? Tam widzę, że ktoś już... Ktoś tam chodził, widzieliście? Ktoś tam chodzi, jakiś zombiak czy coś. Dobra, sprawdźmy sobie może następną pułapkę. Gdzie to jest? Gdzie? Zielona kamienna tablica. Trzecia pułapka została zbudowana przez Quarkhodrona, jedynie on wie, jak otworzyć bramę. Tutaj żółta. Zbudowałem pierwszą pułapkę. On wie, jak otworzyć bramę. No dobra. No to mi powiedz, koleś, jak otworzyć bramę. Tylko ten, kto nie zejdzie ze ścieżki światła, dotrze do trzeciej komnaty. Dobrze. Niech będzie. My trzej pozostali przywódcy Rady 5, założyliśmy pułapki w świątyni za... Dobra. Okej. Okay. Nie widzę, żeby tutaj były jakieś w ogóle specjalnie potrzebne te tabliczki, tak naprawdę. Nie ma tutaj zbytniej podpowiedzi. Dobra, skoczmy... O cholera jasna, nie mówcie, że tak nie skoczę teraz, nie wrócę się tam?
Se jajca robicie, że się nie wrócę. Ajajaj, kurde. Wczytajmy się. No to co ja mam tu zrobić w tym wypadku? Może gdzieś tutaj coś jest. Może tu gdzieś coś jest, chociaż ciemny grzybek jest. No okej. Niech będzie ciemny grzybek. Zapis. Może tu, dobra. Nic nie widzę. Też nic nie widzę, no. Tu też nie za bardzo. Zapis. Kurde. Nie ma tu nic. Jak by tu wejść? Jakby tu wejść? Cholera jasna. Dobra, weź otwórz te drzwi sobie. Może tam coś jest. No nie, nie bardzo. No nie bardzo tam coś jest. Chyba, że... Weźmy sobie może tutaj ten. To przeczytajmy. Nie, nie bardzo. Nie działa tak. To nie tak działa. Tam to już przeczytaliśmy w ogóle, więc... Więc nie wiem, co by tutaj można było zrobić. Raz, dwa, trzy. Mamy trzy pary drzwi. Czy to jest ta pułapka? Która to w końcu jest pułapka? Już się pogubiłem w sumie. Zielona tabliczka. Trzecia pułapka. Dobra. Tutaj mamy żółtą. Zbudowałem pierwszą pułapkę i tylko ja znam właściwe wrota. No okej. Ale co tu zrobić? Tędy nic mi się nie dzieje. No dobra. Kurde. Cholera mać. Kurde, no serio, nie wiem. Dobra, tutaj mi się tak zrobiło. Tu w sumie też. No i tu w sumie też mi się tak zrobi, tak? Tak. Ja nie mam pojęcia. Naprawdę wam powiem, że nie wiem. Serio wam mówię, że nie wiem. Kurde mole. Ej, ej, ej. Bezi, przestań. Przestań mi tak robić jakieś dziwne maniany. Będziesz mi spadał znowu. Będziemy tutaj stać bezczynnie. To tu nas zabije. Tylko przez środek możemy przejść. Kurde no. Kurka. Tu nic nie ma. Może tu nie... Nie bardzo, tam się coś otwiera, tylko to też nic. O, kurde, takie coś. A, żeż jak głupi jestem. I to też się otworzyło. Serio. Naprawdę. Naprawdę. Naprawdę w ten sposób. Ech. No dobra, niech będzie i tak. Czy coś tu mamy? Mamy dość dużo strażników, mamy esencję, srebrny pierścioneczek i tu coś jest, mięso kopacza, dobra, ciemny grzybek, tu jest ciemny grzybek. Czy oni się wszyscy zbudzą, jak zrobię coś nie ten tego, czy nie bardzo? Chyba nie. Tutaj, tu nie ma nic, zerzwy, krótki miecz, esencja many, o dobra. Mamy kuferek, sobie go chyba otworzymy, nie? Prawo, lewo, lewo, prawo. Prawo, lewo, lewo. Dobra. O cholera jasna, wszyscy idą na mnie. Albo i nie idą. Złoty talerz, złoty świecznik, naszyjnik, życia i broń jednoręczną. Idą na mnie? Chyba nie. Chyba się zwiesili. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. No, wiecie, proste to było. Dobra, chodź tutaj. Raz, dwa, trzy. Dobra, jeszcze ty tu... Oj. Uważajmy na tamtego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, pięknie nam to wyszło. Przepicko. Czy coś tutaj mamy? Czy nie? Nie, dobra, zdobyliśmy kolejną tablicę życia, to sobie ją przeczytajmy. Dlaczego by nie? Kuszników, życia 2.
Dobra, punkty trafień i jeszcze tutaj do broni jednoręcznej nam przyszło, też sobie ją przeczytajmy. O, dziękuję ci bardzo i chodźmy tutaj do następnej krypty. Chodźmy sobie do następnej krypty. Trochę już ten odcinek trwa, tak naprawdę, chyba. Tak mi się zdaje. Zapis i lecimy tu. Lecimy tu. Dobra. Może... No dobra, dobra, dobra. Coś my tu mamy. Mamy jakieś szczurki jedynie. Na razie. Mamy tu ciemne grzybki też. Będą nas siekać tam z tyłu. Będą nas siekać. No dobra, to je zabijmy. Olbrzymi szczur. Umrzyj i umrzyj. Dobra, zabici są. Weźmy tutaj, zabierzmy to. Olbrzymi szczur. Dobra, tu nic nie ma. Też nic nie ma. Tutaj jest esencja many, zardzwiały toporek, eliksirek, jakieś inne rzeczy tu są również. Nie kamienny strażnik, tylko te. Chcę pozbierać mięsa kopacza. Dobra, tu nic nie ma. Też nic. I tu mamy parę jeszcze rzeczy. Ekstrakt many. Dobra, i zardzwiały króciutki miecz. No dobra, no to co? W takim razie zapis. Może się uleczymy jeszcze. Tylko zwykłą miksturką, czy ten? Chyba zwykłą miksturką, zwyczajną. To zrobimy. Dobra. Raz, dwa, trzy. Zapis. I lecimy z tym. Otwieramy to. Szkatułka, eliksir, te siły i złoto. Dobra. Idziecie wszyscy do mnie? Chodźcie. Chodź, chodź, chodź. Dobra, idzie ten na przykład. To zabijmy go. No come on. Raz, raz, dwa. Dobra, lecisz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. Come on. No, dobra, zabity. I następnie jeszcze trójka nam tu została. Sobie szybko ich zabijemy i będzie w porządku. Raz, dwa. Dobra, jest zabity. Ten tutaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dobra, zabity. Jeszcze tu jest jeden. I będzie okej chyba, nie? Raz, dwa, dobra, jest okej. No to co, na górę idziemy i zobaczymy, co tu dalej jest. O, i są otwarte drzwi, świetnie. Zapis, weźmy tutaj to, otwórzmy. Dobra, i chodźmy, zobaczmy, co my tu mamy. Co to jest? Co, kim ty jesteś? Ramedes. O cholera. O cholera jasna. Ramedes i mamy również przełączniki. Czy my chcemy z nim rozmawiać teraz? Dobra, tu nic nie zrobimy. Mamy przełączniki. I to wszystko chyba, nie? Dobra. Zapis chyba, nie? Zapis. I może, wiecie co? Resztę sobie chyba zrobimy w następnym odcineczku. Bo w tym to już dość długo poszło. Zaczniemy sobie od rozmowy z Radamesem, jeżeli można. W następnym odcinku, a na ten odcinek to byłoby na tyle. Jeżeli oczywiście się podobał, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, komentarza, jak i również subskrypcji i dzwoneczka. Bye, bye, see ya!